Dzień dobry Państwu, nazywam się Roman Komi, jestem radcą prawnym i witam Państwa w kolejnym odcinku audycji, cyklu audycji Prawo na co dzień. Współautorką audycji, zarazem Państwa gościem, no i oczywiście moim też, jest adwokat pani Karolina Cichocka-Pieniek. Dzień dobry, witam Państwa. Zaczynamy zupełnie nowy cykl audycji w stosunku do tych 30 kilku, które już Państwo mogli obejrzeć, a mianowicie rozpoczynamy cykl audycji dotyczący prawa administracyjnego. O, co to takiego jest, to mniej więcej wszyscy Państwo przynajmniej czują, tak myślę, pozostaje przy tej nadziei. Natomiast zaczynamy od czegoś, co wygląda pozornie na zasadzie teoretyzujecie docent i po co to? Tak? Czyli o podstawowych zasadach prawa administracyjnego, zapisane w rozdziale 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego w artykułach od 6 do 16. No, ale dzisiaj nie będziemy mówili o wszystkich 10. Nie, nie. Tak naprawdę tylko o jednym. Ale żeby zacząć mówić o podstawowych zasadach prawa administracyjnego, to musimy zacząć o szczebel wyżej. Podstawowym przepisem prawa, którym jest odrzędnym w stosunku do wszystkich całego systemu prawnego w naszym kraju, zresztą w większości krajów mających jakiś tam mniej lub bardziej luźny związek albo z demokracją, albo będących państwami demokratycznymi, jest konstytucja. No i w konstytucji mamy na początku, prawie na początku, artykuł 2, który tu Państwo sobie możecie zobaczyć. Rzeczpospolita jest demokratycznym państwem prawnym urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. O sprawiedliwości społecznej dzisiaj raczej nie będziemy mówili, ale spróbujemy Państwu przybliżyć, co wynika z zasady państwo prawne, demokratyczne państwo prawne. Z przepisu, z artykułu 2 Konstytucji wynikają nam dwa podstawowe prawa obywateli, mianowicie prawo do procesu i prawo do sądu. W postępowaniu administracyjnym prawo do procesu realizuje się w tym, że każdy obywatel ma możliwość obrony swoich praw w sformalizowanym postępowaniu administracyjnym. Natomiast prawo do sądu wyraża się w możliwości zainicjowania postępowania sądowo-administracyjnego. W efekcie to nie organ administracji decyduje, czy obywatel może być stroną postępowania administracyjnego, ale de facto zależy to od samego obywatela. Wtedy, gdy inicjuje. Oczywiście, tak, a nie jest to postępowanie wszczęte z urzędu. Zależy to od obywatela o tyle, że musi wykazać swój interes prawny we wszczęciu postępowania. Interes prawny, czyli interes wynikający, oparty, wynikający z jakiegoś przepisu prawa materialnego, czyli powiedzmy na przykład prawa budowlanego, gdy występuje z wnioskiem o pozwolenie na budowę. Dokładnie. Ale jest jeszcze jedno prawo, na które się powołuje, wynikające z zasady państwa prawnego, na które nie jest tu wprost napisane, a na które Trybunał Konstytucyjny niezmiernie często się powołuje, tak zwane prawa nabyte. Cóż to oznacza dla normalnego Kowalskiego? Posłużmy się przykładem, bo to zawsze najprościej, najłatwiej zrozumieć, co prawnik gada i dlaczego tak dziwnie. Tak? A więc mamy sytuację taką. Rodzina państwa stale Kowalskich miała kamienicę. Kamienica została w rezultacie działań II wojny światowej i wydarzeń szczęśliwie historycznych, które nastąpiły potem, w ten czy w inny sposób na podstawie takiego jęczynnego przepisu znacjonalizowana. Według ówczesnego prawa wydawało się, że legalnie. A po czym minęło kilkadziesiąt lat, pojawiła się przemiana po roku 89, rodzina spadkobiercy byłego właściciela Jana Kowalskiego wystąpiła z roszczeniem, jak się okazało skutecznym, o zwrot kamienicy. No i kamienicę mi zwrócono, ale nie całą. Dlatego, że w międzyczasie, najpierw Skarb Państwa do roku 90, potem gdy powstały samorządy lokalne, czyli gminne, miejskie i tak dalej, to samorząd część mieszkań w tej kamienicy będących sprzedał. Wraz z prawem do współwłasności kamienicy i prawem do współudziału w gruncie pod kamienicą. No cóż, w związku z tym Skarb Państwa, skoro już nie dysponował tymi udziałami we współwłasności, nie dysponował tymi lokalami, to nie mógł zwrotnie w rezultacie uchylenia
decyzji nacjonalizacyjnej przenieść tej części kamienicy na spadkobierców pana Jana Kowalskiego. Właśnie z uwagi na nabyte prawa własności. Pamiętajmy tylko przy okazji tak na boku, że to prawo nabyte nie chroni najemców. No, bo nie mają prawa rzeczowego, czyli prawa własności. Cóż to oznacza? No to oznacza, że w rezultacie takich czy innych decyzji państwa z lat 40. czy ewentualnie początku lat 50. podatnicy, czyli my wszyscy, będziemy musieli spadkobiercom pana Kowalskiego zapłacić odszkodowanie za te lokale i te udziały współwłasności, które państwo nabyło i uzyskało z tego, przepraszam, korzyść materialną. Tak. To jest prawo nabyte. To przykład tylko. Tak? No. Kolejnym bardzo istotnym przepisem wynikającym z Konstytucji jest artykuł 7, który mamy tutaj na planszy. Stanowi on, że organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. I wydawałoby się, że jest to kwestia oczywista, ale gdyby tak było, to postępowanie administracyjne w zasadzie nie musiałoby istnieć, a niestety dzieje się tak, że organy jednak czasem się troszeczkę mylą, stąd mamy setki tysięcy postępowań przed organami drugiej instancji, przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz oczywiście najwyższym z najwyższych, czyli Naczelnym Sądem Administracyjnym. Jak państwo widzicie, przepraszam, artykuł 6 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, czyli pierwszy przepis zasady prawnej, tak naprawdę jest powtórzeniem artykułu 7 Konstytucji. Dokładnie, ale do tego artykułu, do jego mówienia przejdziemy za chwilę, natomiast należy jeszcze wspomnieć przy okazji naszej rozmowy o Konstytucji o jednym bardzo ważnym przepisie, mianowicie o artykule 87, który wprowadza nam listę, tak, źródeł prawa w Polsce. Jest to katalog zamknięty i oczywiście poza ustawą zasadniczą, jaką jest Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, naszej najjaśniejszej, do tego katalogu zaliczyć możemy ustawę, rozporządzenia oraz ratyfikowane przez Polskę umowy międzynarodowe. I o tym należy pamiętać, bo niektórzy o tym czasem zapominają. Te omówione przez nas przepisy Konstytucji oczywiście znajdują swoje przełożenie w postępowaniu administracyjnym. W kodeksie postępowania administracyjnego możemy również znaleźć to, o czym pan mecenas wcześniej wspomniał, zasady ogólne prawa administracyjnego. W tym ten przepis artykuł 6. Dlaczego te zasady ogólne postępowania administracyjnego są takie ważne? No, są dla ważne, znaczy tak, trzeba pamiętać o tym, że wprost żaden organ administracji publicznej wydający decyzję administracyjną rozstrzygającą jakąś kwestię nie powołuje się na żadną z tych 10 zasad podstawowych prawa administracyjnego, ale ma obowiązek się nimi kierować, tak? Czyli krótko mówiąc, musi wskazać w uzasadnieniu decyzji podstawę prawną, materialną, czyli na przykład artykuł jakiś tam prawa budowlanego, gdy wydaje pozwolenie na budowę i ściśle przestrzegać podczas procedowania, czyli prowadzenia postępowania administracyjnego, zapisów proceduralnych właśnie w KPA, w Kodeksie Postępowania Administracyjnego. To jest to stosowanie przepisów prawa, które potem powinno być wynikać z uzasadnienia. Czyli krótko mówiąc, organ wszczyna postępowanie administracyjne z urzędu albo na wniosek obywatela, dowiaduje się w tym momencie, ustale jaki stan faktyczny, w stosunku do tego stanu faktycznego musi dopasować przepis prawa, czy jak mówią prawnicy, normę prawną, bo to jest trochę więcej niż przepis prawa, no ale powiedzmy, prościej będzie przepis prawa, co nie jest zawsze takie oczywiste i proste, pamiętając o tym, że zwłaszcza w ciągu ostatnich 20 lat przepisy prawa ulegały zmianie, czasami jak widok w kalejdoskopie, a trzeba ten przepis prawa ustalić, to już jeszcze raz przypomnimy, według daty wydania decyzji. To jest na ten dzień, tak? Więc przepisy prawa, skoro się zmieniały, to jest pewien problem prawa materialnego, tak? Proceduralnego na szczęście rzadziej, ale tak już. No, jeżeli organ dostwierdzi, jaki jest stan faktyczny, jaki mamy przepis prawa materialnego, to może myśleć o wydawaniu decyzji ostatecznej, ale właśnie musisz stale się tym
kierować. Ale może o decyzji już nie mówmy, bo będziemy zdradzać treść kolejnych audycji. Odcinków. Tak, więc wstrzymajmy się nieco i wróćmy choć do... Choć nam się ciśnie na choć usta. Choć nam się ciśnie na usta i wróćmy nieco do... Podstawowych zasad. Tak, do naszej tematyki dzisiejszego odcinka. Należy wspomnieć, że zasady ogólne prawa administracyjnego są na tyle ważne, że organy drugiej instancji, jak również WSA czy NSA, czyli sądy administracyjne, badają, czy te zasady były przez organy niższych rzędów przestrzegane. I to z urzędu mają dokładnie badać. Ważne jest również to, aby, co oczywiste, te zasady znali urzędnicy, bowiem oni decyzje administracyjne wydają. Dla nich to powinno być absolutne abecadło, absolutna podstawa, bo jeżeli nie będą znali podstawowych zasad, no to jak mają wydawać prawidłowe decyzje? Procedować. Tak. Ale co istotne, wypadałoby, żeby chociażby te podstawowe zasady nie były obce stronom postępowania. Dlaczego? Ano dlatego, że jeżeli strona będzie takie zasady, chociaż w minimalnym stopniu znała, kojarzyła, wiedziała, to o co chodzi, że są. Dokładnie, to będzie w stanie wtedy dokonać weryfikacji, czy ta decyzja, którą otrzymała, to, co ona czyta, jest prawidłowa, czy też nie. Czy organy działały na podstawie przepisów prawa. Czy też nie. Pamiętać trzeba o tym, że przepisy prawa nie zawsze są w stosunku do stanu faktycznego, nie zawsze łatwo je dopasować. I dlatego niezwykły Kowalski, no niestety albo niestety, w zależności jak na to patrzeć, ale studentów prawa na samym początku studiów prawniczych. Pierwszy rok. Tak, pierwszy rok. No w moim przypadku był to nawet pierwszy semestr. Uczy się wykładni prawa. Sformalizowanych zasad wykładni prawa. Przy czym w prawie niemieckim i polskim, to podstawową zasadą wykładni prawa jest wykładnia językowa. Tak? Czyli co ustawodawca napisał i co to znaczy no, w języku literalnym, literackim, polskim, no, ewentualnie czasami w sformułowaniach języka prawniczego. No to jest tak, a teraz parę przykładów. No niestety przykłady, że Państwu łatwiej tak, wyobrazić, o co chodzi, a to przykłady będą negatywne, tak? Wyobraźmy sobie, że przez nieruchomość, która stanowi własność prywatną, została poprowadzona droga gminna. Z tego tytułu właścicielowi takiej nieruchomości należy się odszkodowanie. Organ pierwszej instancji, jeżeli będzie działał na podstawie przepisów prawa, czyli uwzględniając artykuł 6 KPA, powinien powołać biegłego rzeczoznawcę, który dokona nam wyceny nieruchomości i na tej podstawie oszacuje, jakie temu biednemu właścicielowi, przez którego nieruchomość zasuwa teraz droga gminna, należy się odszkodowanie. Ale co jeżeli organ taki kierunek swoich działań zignoruje i sam będzie próbował podjąć decyzję, po pierwsze, czy odszkodowanie przyznać, a po drugie, jaką to odszkodowanie powinno mieć wysokość. To jeszcze jest jedna kwestia. Czy kto tym organem ma być? Tak? Bo kwestia wyliczenia odszkodowania to jest oczywista jedna rzecz, powinien to zrobić biegły, ale czy organem, który wyda decyzję, może być tak, o gmina, czyli burmistrz na przykład gminy albo prezydent miasta, który właśnie tą nieruchomość wywłaszczył. Bo wtedy pamiętać będzie jaka sytuacja. Ja wywłaszczyłem, wydaję decyzję pod tytułem, czy wypłacę 5 zł, czy 50 tysięcy. Czy jestem sędzią we własnej sprawie. Kodeks postępowania administracyjnego wyraźnie mówi o wyłączeniu organu. Nie urzędnika, no to urzędnika to z przyczyn osobistych, ale organu. No i w tym momencie zgodnie z KPA organ i powinien być sędzią we własnej sprawie. Bo wtedy narusza artykuł 6. Tak, ale najczęściej jest. I nie spotkałem się tak naprawdę niestety w swojej praktyce, aby w tym momencie w takiej sytuacji burmistrz, wójt, prezydent uznał, że nie może sam tej oceniać, jaką ma on wypłacić odszkodowanie z budżetu zarządzonej przez siebie jednostki administracyjnej, że powinien zwrócić się do wojewody o wskazanie właściwego organu, czyli sąsiada na przykład, nie, sam orzeka. No i teraz, jeżeli orzeknie dobrze, no to nie ma problemu, tak? Czyli będzie to odszkodowanie mniej więcej zgodne z cenami rynkowymi. No trudno, nie ma krzywdy, ale jeżeli odszkodowanie w ten sposób ustalone jest dziwne,
Tak. No to w tym momencie jest problem. Inny przykład przestrzegania przepisów prawa. Sytuacja była, wyglądała w ten sposób. Był sobie pan firma, spółka X i zatrudniła na umowę o dzieło pana, czyli ozusowaną, pana Jana Kowalskiego. Tak? Pan Jan Kowalski miał na podstawie tej umowy otwierać kontener w porcie, sprawdzać plomby, oceniać, otwierać kontener, pisać protokół, stwierdzać, co w tym kontenerze jest, co do ilości, jakości i zgodne z listem przewozowym. Napisać protokół końcowy, na podstawie którego właściciel, znaczy odbiorca kontenera mówił, przyjmuje, nie przyjmuje. ZUS uznał, że pan Kowalski powinien mieć zawartą umowę zlecenia, bo jego czynności są powtarzalne, rutynowe, wszystkie są identyczne, tą robotę może wykonywać każdy. Firma, która zatrudniała pana Kowalskiego, żądała od ZUS-u, aby przeprowadzić postępowanie dowodowe z protokołów działalności pana Kowalskiego, czyli tych oględzin kontenerów, ZUS odmówił. I zażądał, aby zapłacono od wynagrodzeń wypłaconych panu Kowalskiemu składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych. Odwołanie do sądu trafiło ostatecznie do sądu administracyjnego. Sąd popatrzył, załamał ręce, gdzie tu jest przestrzeganie przepisów prawa. Wniosek był o przeprowadzenie postępowania dowodowego. I co? No i oczywiście decyzje ZUS-u zostały uchylone. Jeszcze ostatni przykład przed zakończeniem dzisiejszego odcinka. W 2005 roku weszła w życie ostatnia jak do tej pory ustawa, która traktuje o odszkodowaniu za mienie zaburzańskie. No, jak możemy się domyślać, w 2005 roku znaczna część repatriantów, którzy zostali przesiedleni na tereny Rzeczpospolitej, już niestety nie żyła, nie dożyła tego momentu, więc o to odszkodowanie ubiegali się ich spadkobiercy. Ale z uwagi na znaczny upływ czasu, tych spadkobierców po pierwsze niejednokrotnie było bardzo wielu. Tam po drugie, się znak. Dokładnie. Jak to naturalne, tak? Praw natury nie oszukamy. Po drugie, byli rozproszeni nie tylko po całym kraju, ale wręcz po całym świecie. A co za tym idzie, mogli się nawet nie znać, mogli nie wiedzieć o swoim istnieniu. Dlatego też nie mogli podejmować wspólnych działań w jednym terminie. Organy pierwszej instancji w związku z tym wydawały decyzje odmowne, wskazując, że skoro spadkobiercy nie działają wspólnie, nie przestrzegają terminów, to... Bo nie złożyli wszyscy razem przed terminem ustawowym, dokładnie, tylko to niektórzy. Nie należy im się odszkodowanie. Oczywiście. Wszyscy. Tak, oczywiście taka wykładnia przepisów była błędna i jednocześnie była niezgodna z artykułem 6 KPA. Znaczy, macie Państwo przykłady niestety negatywne, ale na nich najłatwiej zrozumieć, o czym ci prawnicy opowiadają. Przekładamy na polski. Tak, na polski, to, polski. No tak, na polski, polski. Na tym dziękujemy dzisiaj. Ostrzegam, że to tylko pierwsza audycja o podstawowych zasadach prawa administracyjnego. Jeżeli Państwo macie pytania do nas, to prosimy pisać na adres mailowy, który ukazywał się na pasku, a postaramy się także pisemnie, czyli mailowo odpowiedzieć. Dziękujemy pięknie. Dziękujemy. Do widzenia.